stójki najłatwiej uczyć się na niewielkim podjeździe. Hamulce powinny być zwolnione, kierownica skręcona w przeciwnym kierunku do dobrej nogi, a masa ciała powinna być oparta na kierownicy. Aby nie starczać się do tyłu, napęd powinien być pod stałym obciążeniem. Bez obciążenia rower pojedzie do tyłu. Jeśli przychylamy się w kierunku, w którym skręcona jest kierownica, to kopiemy delikatnie w pedał. Zaciskamy hamulec, gdy znajdziemy się ponownie w punkcie równowagi. Jeśli przechylamy się w stronę przeciwną, to zwalniamy hamulce, ciągniemy rower do tyłu, jednocześnie kręcąc kolbami do tyłu. Zaciskamy hamulec, gdy znajdziemy się ponownie w punkcie równowagi. Wraz z polepszeniem się równowagi korekty staną się coraz mniejsze.